Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Zapraszam na dzisiejsze studium, już ostatnie z serii studium oparte na Księdze Genezis, czyli Księdze Początków. Zapraszam serdecznie. Witam jeszcze raz. Dzisiejsze studium będę miał zaszczyt prowadzić ja. Nazywam się Łukasz Romanowski, a wraz ze mną są Mieczysław, Waldemar i Janusz. Na wstępie naszego dzisiejszego studium chcielibyśmy skłonić nasze głowy do wspólnej modlitwy. Wszechmocny Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Tobie za tą możliwość wspólnego studiowania Słowa Twojego. Daj, by to Słowo mogło przemawiać nie tylko do nas, ale i do słuchaczy, którzy wraz z nami uczestniczą w tym studium. Błogosław, Panie, prosimy o moc Ducha Twego, aby przewodniczył nam. Prosimy w imieniu i zasługach Pana Jezusa, naszego Zbawcy. Amen. Amen. Nasze dzisiejsze studium zatytułowane jest Stworzenie na nowo, a zatem mówi o stworzeniu czegoś od początku. Widać w tym miejscu, że nie będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o kontynuacji, czy też o przedłużeniu czegoś, co było wcześniej, ale będziemy mówić o całkowitym odtworzeniu, czyli o dziele, które będzie pokazywało Boga działającego ponownie jeszcze raz. Stworzenie na nowo. Ciekawą rzeczą jest to, że Biblia zdaje się pokazywać pewien kontrast. Kontrast między tym, co jest dzisiaj, a kontrast między tym, co będzie w przyszłości. Mówi o tym, że dzisiejszy świat jest tylko niejako zajawką tego, co będzie w przyszłości, oddzielając, czy też stawiając pewną granicę między tym, co jest dzisiaj, a tym, co będzie jutro w przyszłości. Chciałbym się zapytać, dlaczego Biblia pokazuje nam właśnie taki obraz i niejako odróżnia ten dzisiejszy obraz rzeczywistości od tego, co ma nastąpić kiedyś w przyszłości? To, co jest, to jest zniszczone, zepsute, przeżarte grzechem i konsekwencjami jego, a więc w przyszłości czegoś takiego nie może być. Także gdyby miała być taka przyszłość z tymi naleciałościami, to by to była smętna i bardzo przykra przyszłość. Mm-hmm. Ten tekst, który jest tutaj zacytowany w naszym studium, gdzie apostoł Piotr wyraźnie wskazał, że my, czyli do tych, do których pisał, oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. A więc wyraźnie zaakcentował i wskazał na rzecz, która no, w tamtych czasach pewnie, ale w tych też szczególnie interesuje ludzi. Zaskakuje myśl i nie umiem sobie odpowiedzieć na nią, bo pisze tak: i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Mhm. Zatem moje pytanie jest takie, jeżeli będzie nowa ziemia, to jaka? Podobna do tego w Edenie, do tego w okresie przedpotopowym, czy też może do tego, jaki dzisiaj znamy. Dzisiejsza ziemia też nam się podoba w wielu przypadkach, poza skażeniem, jakie człowiek dokonał. Tak. Ale ta ziemia się różni, czy też będzie to zupełnie jakaś nowa, jeszcze inna. Ja myślę, że ta ziemia będzie... Właśnie chciałem do tego nawiązać. Stworzenie na nowo to nie jest stworzenie według zupełnie innych wzorów. Mhm. Ja myślę, że Bóg użyje tych samych typów, tej samej dokumentacji, jeżeli tak się tak można wyrazić. Wzorów. Bo przecież stworzył świat doskonałym. Stworzył człowieka na podobieństwo swoje. I teraz na kogo, na czyje podobieństwo by miał stworzyć nowych ludzi? Prawda? Tak. Dlatego to jest, mi się wydaje, że użyje tej samej dokumentacji, która była, jeżeli taka była, albo swojej pamięci, albo swojej mocy, która mu posłużyła do tego pierwszego stworzenia. I ja jestem przekonany, że to będzie taka ziemia,
a może jeszcze lepsza pod jakimiś szczegółami niż ta, która była na początku stworzyła. Chociaż nie wiem, czy może być lepsza, skoro była bardzo dobra. Będziemy o tym mówić jeszcze więcej podczas dzisiejszego studium, nieco później, ale wiadomo, że słowo nowa, czyli stworzę nowe niebo, nową ziemię, sugeruje jednak pewną różnicę między tym, co mamy w tej chwili obecnie. To słowo jest bardzo znamienne, co oznaczałoby, można by myśleć, że jednak to, co zostanie stworzone na nowo, będzie nieco inne, chociaż oparte rzeczywiście na tych samych typach, na tych samych podstawach, bo jest napisane przecież na początku, że to, co Pan Bóg stworzył, było bardzo dobre, prawda? Więc nie ma powodu, dla którego Pan Bóg miałby coś, co jest bardzo dobre, czynić jeszcze lepszym. Ale jest jakby pewien smutny wniosek wynikający z tego, że nasz świat, jakby nie był piękny, wspaniały i szlachetny, jakby się nam nie podobał, nie jest jednak do końca odbiciem tego, co Pan Bóg stworzył na początku i na pewno nie jest też odbiciem tego, co Pan Bóg stworzy w przyszłości. Czy zatem nie będziemy tęsknić za czymś, co teraz my znamy? No trzeba po prostu teraz jeszcze póki co wykorzystać te okazje, jakie mamy, pooglądać trochę tego świata. Bo potem już go nie będzie. A potem będziemy lepszy oglądać po prostu. No tak, żebyśmy pewnie... Chociaż ja myślę, że to, co potem będzie, być na tyle wspanialsze, że nie będzie czego żałować. Prawda? No, tak. Bo jest coś takiego, wiecie, że my i tak w tym życiu, w tych warunkach, jakich jesteśmy, no choćbyśmy się jak starali, nie damy rady wszystkiego zobaczyć, wszystkiego doznać, wszystko spróbować. No tak, nie ma siły. Tak. Nawet Salomon tego nie dał rady, prawda? Tak. A co dopiero my? My myślimy kategoriami troszeczkę takich ludzi, można powiedzieć, naiwnych. Egoistów. Egoistów tak. Nawet. Tak, bo to jest taka rzecz, że spróbujmy zauważyć. Nawet gdy pojedziemy do miejsc najpiękniejszych, bo ktoś nam to przekazał, powiedział, to czy w tych najpiękniejszych miejscach nie znajdziemy śladu grzechu, degeneracji, zniszczenia? Znajdujemy. I teraz jest pytanie takie, co będzie albo co by było, gdyby tych śladów tam nie było, tak. Jakby to miejsce wyglądało. Także myślenie naszej natury jest po prostu mylące. Tak. Dlatego gdy Bóg zmieni wszystko, do czego też pewnie wrócimy jeszcze w naszej lekcji, to całkiem inaczej będzie nam to wszystko korelować. Też pewnie w tym stworzeniu na nowo też nasza natura trochę musi być zmieniona. Prawda? Tak jest. Tak. Przynajmniej to ciało, to o tym wiemy na pewno. Chociaż wiadomo, że Biblia też uczy, że do przyjścia Chrystusa powinniśmy starać się tą naszą naturę, o ile to jest w naszych możliwościach, w Chrystusie i z Chrystusem zmienić, prawda? Bo ten charakter jednak, my nie będziemy w stanie go udoskonalić, ale na ile możemy coś z nim zrobić, na tyle powinniśmy to robić. Więc to nie jest też tak, że Pan Bóg wszystko zmieni od nowa i będzie się bawił w operację z nami, bo Pan Bóg powiedział, ja jestem nauczycielem, ale nie do końca jestem chirurgiem. Ale jeszcze a propos tego, co tutaj padło, wydaje mi się, że też taką ciekawą wskazówką jest to, że Chrystus, mówiąc o końcu czasów, odnosił nas także do historii Lota. A historia Lota to jest zapisane w Ewangelii Łukasza w tym słynnym rozdziale, gdzie opowiada o tym, jakie będą znaki końca, prawda? I historia Lota między innymi mówi nam o tym, że nie wolno się było obejrzeć wstecz. A znowu apostoł Paweł mówi i Chrystus też nam to mówił, że to, co będzie na tej nowej ziemi, będzie takie, że nie będziemy patrzeć wstecz. Nie będziemy tęsknić za tym, co było. Więc mogę sobie tylko to w jeden sposób, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, wyjaśnić. A mianowicie, że wszystko to, co nam się tutaj podoba, na tej nowej ziemi odtworzonej, będzie stukrotnie doskonalsze. Będzie tam. Czyli jeżeli ktoś kocha morze, czy też kocha lasy, to będzie. Co prawda Jan powiedział, że morza nie będzie. Ale mówi się też o tym, że to morze miało dla apostoła Jana pewne konkretne znaczenie, dlatego że przebywał wtedy oddzielony od swojego ukochanego zboru i to morze kojarzyło mu się z oddzieleniem, z samotnością, prawda? Czyli w pewnym sensie tego symbolu samotności, oddzielenia na tej nowej ziemi nie będzie. Zawsze będziemy ze sobą wspólnie. No tu można zadać też pytanie, dlaczego Jan mówi o tym, że morza nie będzie, gdy mówił o rzeczach przyszłych, czyli dalekich w przyszłości, prawda? Trudno jest tutaj tak
powiedzmy, kategoriami takimi gdybać, prawda? Tak. Że w tym momencie mówił, przedstawiał proroctwo wybiegające daleko w przyszłość, tak. A akurat to wstawił jako wstawkę dotyczącą teraźniejszości. Tak. Nie wiem, ja w tym momencie mówię, nie wiem. Tak. Skoro Biblia coś mówi, chcę to przyjąć, tak jak mówi. I Bóg tą tajemnicę objawi tym, którzy wytrwale będą oczekiwać na to. No my oczywiście tego nie wiemy do końca, ale no wydaje się, że dla wielu ludzi, dla których morze stanowi na przykład, nie dla wszystkich oczywiście, ale morze jest czymś no bardzo pięknym. Kochają morze, w góry nie jeżdżą, jeżdżą co roku nad morze, dwa razy do roku nad morze. Dla nich brak morza byłby pewnym brakiem, a wydaje się, że no na nowej ziemi braków nie będzie. Jak Pan mógł to zrobić? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Przejdźmy dalej. Nauka sięga dzisiaj do początków życia, początków ludzkości, ale nie tylko do tego, bo sięga także i do końca życia, i do końca ludzkości. I wielokrotnie na przykład są kosmologiczne zapowiedzi tego, co czeka nasz świat. Zresztą tak samo i naukowcy w innych dziedzinach mówią o tym, że świat ma zasoby ograniczone. Że słońce się zmienia, że kiedyś na tym etapie swojego rozwoju będzie z niego gigant, który pochłonie Ziemię, prawda? Ale w taki lub inny sposób, na przykład my sami siebie zniszczymy jako ludzie, dlatego że nie będziemy mieli czym oddychać, co jeść, ani co pić. I Biblia rzeczywiście przedstawia w pewnym sensie podobny obraz, prawda? Bo mówi o tym, że no, czeka nas jakaś... może nie tyle katastrofa, ile zakończenie tego obecnego stanu bytu. Ale powiedzcie mi, jaka jest różnica między tym, co pokazuje nam nauka, że będzie tak zwana w cudzysłowie apokalipsa, a między tym, co Bóg mówi o tym zakończeniu historii, o tej jakby cesji, czyli odcięciu tego, co jest teraz, od tego, co będzie w przyszłości. Czy jest różnica? Jeśli tak, jaka? Ja myślę, że... To, na co ludzi stać, to pokazali przez te ostatnie 4000 lat i widzimy degradację środowiska ludzkiego i to w bardzo szerokim pojęciu na całej Ziemi i wykraczające poza Ziemię, bo przecież i kosmos już zdążyliśmy nieźle zaśmiecić. Zatem wszystko, im będzie prawdopodobnie coraz gorzej, na to wskazują wszystkie informacje naukowe, które dotyczą. My już nie jesteśmy w stanie opanować tej degradacji, która już jest. Nie posiadamy tyle środków, by móc skutecznie zapobiegać. Będzie to się nawarstwiać. Zatem cała nadzieja rzeczywiście jest tylko i wyłącznie w Bogu. I pomyślałem sobie kilka lat wstecz, kiedy właśnie przy okazji takiego programu publicystycznego zastanawiałem się, pomyślałem sobie, jak to fatalne, że nauka samą siebie ograniczyła do tego stopnia, że rozważa różnego rodzaju warianty tej Ziemi tylko w zakresie tego, co widzą przez szkło swoje własne niedoskonałe stworzone i poprzez jakieś tam obliczenia nie bierze pod uwagę rzeczywistości, która istnieje, a której dotknąć nie można. A przecież o niej wiemy. Tak. Mi się tu kojarzy takie pojęcie upadek i upadek kontrolowany. Są kaskaderzy, czyli sprawni fizycznie ludzie, którzy zrobią taki straszny upadek albo z takiej wysokości spadną i nic się im nie staje, tak. Prawda? A są tacy, którzy no, na jednym schodku albo na prostej drodze się potykają i są inwalidami do końca życia, prawda? I myślę, że to, co nam nauka przedstawia, to jest taki upadek, gdzie, prawda, coś się rozsypuje, niszczy, zostaje coś po tym, jakaś, prawda, pustynia czy półpustynia, czy jakieś potworki tam chodzą tylko i nic więcej. Życie właściwie nie może istnieć. A to, co zrobi Bóg, to będzie zupełnie coś innego. Zniszczy, co trzeba zniszczyć, przenicuje wszystko, do góry nogami postawi, zupełnie odnowi, także nie zostanie śladu po tym złu, po tym grzechu, a wszystko znowu odrodzi się wspaniałe. Jest jeszcze inna różnica do tego, co tutaj Janusz powiedział. To jest kwestia w takim podejściu i myśleniu ludzi, bo dzisiaj świat generalnie, można powiedzieć, że oczekuje na koniec świata.
Tak. Wszystkie boi się. Tak, informacje zostały, powiedzmy, rozdmuchane w środkach masowego przekazu. Tak. Chociażby ostatnie te, które tam były. Nie wiem, czy Biblia mówi podobnie w taki sposób? Odwołuje się do jakichś zaklinaczy, jakichś przepowiadaczy, jeszcze jakichś wróżbitów i jeszcze parę innych rzeczy. To, co w kosmosie się może wydarzyć, prawda, że jakiś obiekt spadnie na Ziemię, że on może zniszczyć i tak dalej. Biblia mu podchodzi do tego w inny sposób. Gdy Bóg mówi o zakończeniu w ogóle życia na tej ziemi, to mówi też do swoich wybranych, do tych, którzy go przyjęli, o pokoju. Tak. I mówi, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż przyjście Pana jest bliskie i tak dalej. A więc popatrzmy, całkiem inna reakcja, całkiem inne podejście, prawda? My dzisiaj mamy możliwość wybrania. Czy chcemy tak oczekiwać na koniec, bo koniec przyjdzie, czy chcemy, czy nie, czy oczekiwać w strachu i niepewności? Tak. Rzeczywiście. Jest piękny zapis w 21 rozdziale Księgi Objawienia. Warto byśmy się do niego odnieśli, bo jest rzeczywiście, to jest obietnica. To jest też ciekawe czasami, że jak się czyta na przykład Księgi Starotestamentalne, Księgi Jeremiasza, to zwykle tak jest, że Pan Bóg nawet zapowiada, że coś się ma złego stać. To zawsze łączy to z zapowiedzią ratunku, że prędzej czy później nastanie jakiś ratunek. Zawsze jest nadzieja. Przeczytajmy może... pierwsze cztery wiersze 21 rozdziału Księgi Objawienia. I widziałem, bardzo proszę. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak ozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Tak. Tutaj ten obraz, można by rzec, no postapokaliptyczny, prawda, wydaje się być niezwykle piękny. Nie ma w jego treści zapowiedzi katastrof, nieszczęść, tylko jest zapowiedź zamiaru Pana Boga. Powiedzcie mi, jak w takim razie my jako chrześcijanie powinniśmy odnosić się zarówno w tym, jak my mówimy, jak też wtedy, kiedy mamy z innymi kontakt. W jaki sposób powinniśmy się odnosić do tego, co Pan Bóg zamierza uczynić? Na co powinniśmy kłaść nacisk? Co pokazywać? Co jest przesłaniem tego, że no, apokalipsa się wypełni? Co powinno nas odróżniać może od tego świata nauki, który właściwie w dużym stopniu niestety mówi o tym, że człowiek sam prowadzi siebie do śmierci, że ziemia zmierza do zła, że właściwie tak się musi stać i nie ma żadnego obrazu nadziei. Ja mówię, że moja wiara polega na tym, że opieram się o obietnice Boże. Niektórzy mówią, że ich wiara jest bezinteresowna, miłość właściwie jest bezinteresowna i tak dalej. Ja nie twierdzę, że moja miłość jest bezinteresowna, że moja wiara jest bezinteresowna. Przeciwnie, wręcz podkreślam to. To ten obraz przyszłości, jaki się maluje, no jest powodem, dla którego ja chcę wierzyć w to, co Bóg zapowiedział. Podoba mi się niesamowicie. Mało tego, myślę sobie, że to byłaby niesamowita strata, gdyby mnie ominęło, gdyby mnie tego nie przeżył, nie zobaczył. Czy rzeczywiście to krótkie życie, kilkudziesięciu lat na tej ziemi, warte jest w swoim egoizmie pozbyć się tej nadziei, jaka jest? Myślę sobie czasem tak i nieraz rozmawiam. A nawet gdyby to była nieprawda, gdybym się pomylił, to i tak bym tego nie żałował, bo ta nadzieja i oczekiwanie na to, co Bóg obiecuje, warte jest tego trochę zachodu, przybliżenia się do Boga, i żyć tą nadzieją, niż w tym świecie pogodzić się i być tutaj złym człowiekiem. Bo to też jest bardzo męczące. Ja powiem tylko jednym słowem. Tęsknota. Tak. Piękne. Tak. Chciałoby się, bo to jest coś takiego normalnego. Tak. Tym bardziej, kiedy tu Janusz mówi o tęsknocie, to taka myśl mi przyszła, tym bardziej, kiedy człowiek postrzegający czy oceniający świat poprzez pryzmat
Słowa Bożego, czyli jakiegoś takiego świata idealistycznego, postrzega tu na tym świecie dużo nieprawości. Tak. No to ta tęsknota jest czymś niesamowitym, tak. Prawda? I to Waldemar mówi, że on nic nie traci. Rzeczywiście, człowiek, który jest wierzącym, gdyby nawet to było nieprawdą, nic nie straci. Tak, to prawda. Mamy tą piękną zapowiedź. Wydaje się, że właśnie w tym tkwi esencja tego, jak powinniśmy myśleć o tym, co nas jako ziemię, jako ludzkość czeka. Bo to są pewnie rzeczy nieuniknione, tak jak też i Biblia mówi, że te rzeczy są nieuniknione. Ale nie powinniśmy ich może postrzegać jako koniec, tylko jako początek czegoś, co będzie no właśnie na nowo stworzone. Będzie nowy początek, nowe życie, nowa nadzieja. A i dzisiaj wydaje mi się, że ta nadzieja może być światłem, które będzie nam pomagać żyć w tym przecież trudnym świecie. Kolejną rzeczą, która wydaje się stać nieco w sprzeczności wobec tej takiej trudnej wizji nauki, że się wszystko po prostu skończy, jest to, że Biblia mówi o tym, że nawet jeśli coś już się skończyło, to nie jest jeszcze tak naprawdę koniec. Bo proch, z którego, jak jest napisane w Księdze Rodzaju, zostaliśmy, czy też Adam został stworzony, powołany, jest, no, nauka mówi, że to jest po prostu proch, czyli no, związki, pierwiastki. Tymczasem Biblia podaje nam ten piękny, wspaniały obraz, że jest ktoś, kto nad tym prochem także panuje. I nad tym, co z tego prochu będzie, pojawił się z niego Adam, potem z tej materii też i my jako ludzkość. Nawet jeżeli człowiek wróci do tego prochu, to jeszcze nie jest koniec. Co jest tą esencją, jakby jeszcze dopełnieniem tej nadziei, którą daje nam Biblia, że ten koniec tak naprawdę jest otwarciem do czegoś dużo lepszego i wspanialszego. I nawet to, co zostało stracone, tak naprawdę nie zostało stracone. Czym jest zmartwychwstanie? Bo o tym przecież mówimy. Ja tak się zastanawiam nieraz nad tym, jak widzimy takie zdjęcia w różnych filmach, że albo proch gdzieś tam ktoś nad morzem wysypał, albo z samolotu, albo nad Mount Everestem, prawda? Jak to Bóg pozbiera? Czy Bóg potrzebuje zbierać ten proch? On ma prochu dosyć. On potrzebuje tylko zebrać nasz charakter faktycznie. To, co my... I tutaj właśnie to jest to ciekawe, że to odrodzenie człowieka jest chyba jakieś szczególne. Jeżeli on ziemię, jeżeli morze, to wszystko i nawet myślę i rośliny, i zwierzęta potrafi na nowo wszystkie zrobić, jakie tam wspaniałe będą, to człowieka chyba jednak musi mieć jakieś archiwum, gdzie ma zakodowane nasze cechy, nasz charakter, który my tu musimy wypracować. I my wiemy, mamy, jesteśmy o tym przekonani, że jedyne co z tej ziemi zabierzemy, to nasz odrodzony charakter do wieczności. Tak. Informacja mówiąca o tym, jak zmartwychwstaniemy, a jest napisane, że w okamgnieniu przemienieni będą ci na głos trąby, na odgłos Boży, głos Boży, powstaną z martwych, prawda? Przy czym dla mnie to powstanie z martwych nie ma znaczenia. Jakoś nie umiem sobie wyobrazić, że nagle faktycznie podnosi się ziemia, odwalają się te płyty grobowe i stamtąd wychodzą. Ja wyobrażam sobie, przez płyty mogą wejść, że po prostu w którymś miejscu staną ci wszyscy ludzie, którzy, prawda, zmarli. Ale chcę powiedzieć o czymś innym. Jeżeli ten opis mówi o tym, że Bóg ma taką moc i siłę, że w jednej chwili stworzy, odtworzy tych ludzi, a to będzie nie ponad jednego, 50 ale miliardy. Chyba miliardy, tak, to ludzi, to przekonuje mnie o tym, że opis stworzenia Ziemi również miał prawo się odbyć taką samą mocą, tak, prawda? Czyli dlaczego miałbym mimo wszystko wątpić w to, ten opis, prawda? Bo wciąż są tacy ludzie, którzy próbują w bajki wsadzić to, ten krótki siedmiotygodniowy czas tworzenia. No, a jeżeli rzeczywiście jestem osobą wierzącą i Pismo Święte pokazuje, w jaki sposób odnowi tą ziemię, no to dlaczego mam wątpić, że to jest prawda? Tym bardziej, że tam przy stworzeniu człowieka tam chodziło o ducha, duszę,
ciało, czyli istotę żyjącą. Tak. Proch, apar, prawda, hebrajskie. Tak. Tak. Pozbierany przez Boga. Jaką moc i ingerencję trzeba mieć w proch, żeby stworzyć z tego istotę żyjącą, czyli to tak zwane nefesh, nefesh hayach, istota żyjąca, prawda? I gdy my się nad tym zastanawiamy, bo ktoś by powiedział, a to stworzył Adama, czy tam powiedzmy Ewę, no to z żebra Adama, ale Adama, prawda, stworzył z tego to jeden człowiek. Ale powołać na nowo do życia miliardy ludzi przy zmartwychwstaniu, to jest dopiero to, co tutaj chyba Janusz też powiedział, jak dobrze zapamiętałem, że musi być pewna informacja zakodowana gdzieś. Bóg ma tą możliwość zakodować cechy charakteru, to czy ten człowiek przyjął go, czy żył z nim, prawda, na tej ziemi, czy ufał mu i tak dalej. I teraz ci ludzie zmartwychwzbudzeni są. I tam jest w tym pierwszym liście do Koryntian, co też cytowaliśmy już w naszych wypowiedziach. Tak, ale tam jest kwestia skażenia i nieskażenia. Tak. A więc tu nie tylko ciała biorą, wzięte są pod uwagę jako takie, ale przede wszystkim nasz charakter. Czyli kwestia z kolei już nie nefesh, ale nishmat hayach, czyli ducha. Prawda, ducha naszego, naszej witalności, naszej inteligencji. To, co świat na przykład może zrobić dzisiaj, nie? No to powiedzmy stworzyć robota, coś wdrożyć w niego, prawda, przy pomocy elektroniki czy innych jakichś, powiedzmy, zasobów, żeby on się poruszał, jakieś funkcje wykonywał. Tak, tak. Ale czy dzisiaj świat może stworzyć człowieka naprawdę myślącego, homo sapiens, człowieka podobnego na obraz i podobieństwo Boże? Nie ma szans i to wróci na nowo. To jest świetna sprawa. Dla mnie jest bardzo interesujące, wręcz pasjonujące to, jak nas Pan Bóg stworzy, co my będziemy przez tę całą wieczność tam robić. To dopiero jest wspaniałe, wiecie? Bo tutaj przez te 80 lat czy 70, jak się komu uda, to czasem bywa tak, że się człowiek wydaje, że już tak się umęczył, tak wszystko się znudziło niektórym, prawda, a tutaj przez wieczność, prawda. Wspaniałe dla mnie są te wzmianki, gdzie ja mogę czytać o tym, że będziemy mogli podróżować, poznawać inne cywilizacje. Tym bardziej, że podróżując będziemy mieli o czym opowiadać, bo my będziemy tymi, którzy tu przeszli z tej ziemi. Tak, czyli te inne z doświadczeniami. Tak. A jeszcze dla mnie też jest ciekawe, jak czytam o tym wszystkich wspaniałych śpiewach i graniu, jak tam w niebie przed tronem Bożym będą się odbywać. Jakby nie było, to, co, do czego nas wzywa Biblia w swoim takim prostym przekazie, to jest to, żebyśmy wierzyli. Nie wszystko rozumiemy, nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, w jaki sposób to się stanie, ale Biblia z jednej strony wzywa nas do tego, byśmy uznali, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. To znaczy, że nie jest to Bóg, który musi negocjować to, co robi z życiem, powołując je przez powiedzmy tysiące albo nawet miliony lat, jak się czasami twierdzi, że Bóg gdzieś tam z tyłu był schowany za ewolucją, czy też, że na przykład jak nas będzie odtwarzał, to uczyni to po prostu z duszy, która gdzieś tam żyje, bo człowiek to tak naprawdę nie jest ciało, tylko dusza, która gdzieś tam żyje w efemerycznych sferach, prawda, doświadcza wtedy bliskości Boga. No ale przecież jest napisane, że kiedy Pan Bóg stworzył właśnie tą istotę, jak tutaj wspomniałeś, Mieczysławie, na początku, no to stworzył, ulepił ciało, tchnął w niego swojego ducha, który nie jest żywą istotą, tylko jest energią, siłą życia od Boga. I dopiero na połączeniu tego pojawił się człowiek. I może też czasami chrześcijanie próbują nieco ułatwić ten obraz odtworzenia życia, kiedy to będzie dusza, która ponownie będzie wcielona w ciało, ale przecież Biblia mówi, że no, tak nie będzie. No, jest napisane, że Pan Bóg ma moc stworzyć wszystko od początku. Nie ma rzeczy, której by nie pamiętał. Z całą pewnością myślę, że będziemy mogli realizować swoje marzenia i pragnienia, które w nas powstaną i one nie będą jakieś takie zawistne, egoistyczne, próbujące kogoś prześcignąć. Mamy wieczność i spokojnie możemy dochodzić do realizacji swoich planów. Ale zastanawiam się nad pewnym tekstem, który mówi, że jednak będziemy mieć jeszcze szczególną rolę. Bo jest powiedziane,
że będziemy rodem królewskim i kapłanami. Tak. To jakby jakaś szczególna rola jeszcze, która będzie dla nas do wykonania, prawdopodobnie dla całego wszechświata, być może po wieczne czasy. Bo o ile podejrzewamy według tego Pisma Świętego, którego mamy, że tylko na naszej ziemi zaistniał grzech i że to tylko my doświadczyliśmy zła i poznaliśmy inne światy, jeżeli istnieją, nie doznały czegoś takiego, tych potworności. My będziemy także prawdopodobnie świadkami po wsze czasy okropieństwa zła. Sami na sobie, tak. Sami na sobie. I nasze świadectwo wystarczać pewnie będzie na to, aby to się nigdzie nie powtórzyło. Strach przed okropieństwami, jaki możemy poprzez nasze świadectwo wykazać, będzie wystarczającą mocą, by ono już nie powstało gdziekolwiek we wszechświecie. Tak. No, w każdym razie Biblia mówi w Księdze Izajasza 26 i 19 rozdziale po prostu ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną i powinniśmy w to wierzyć. Ale mamy jeszcze dalszy etap niejako tej obietnicy, który jest dla nas dany, a mianowicie mamy też powiedziane, że człowiek otrzyma na nowo to, co otrzymał na początku. A przecież Biblia na początku twierdzi, że Adam, Ewa, szczególnie Adam, prawda, jak podaje pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, drugi zresztą też, Adam otrzymał królestwo, swoje własne, prawda, to było ziemskie królestwo, ale otrzymał. Otrzymał ogród, otrzymał rośliny, otrzymał zwierzęta, nawet sam je nazywał, więc Pan Bóg uczynił go odpowiedzialnym za to wszystko i powiedział, to jest teraz twój ogród, twoje małe ludzkie królestwo i chcę, żebyś się nim zajmował. Potem czytamy tą tragiczną historię w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy niestety człowiek wybrał bunt i powiedział, no chcę zobaczyć, doświadczyć, jak jest od drugiej strony. Niestety, bo ponosimy dzisiaj konsekwencje tego aż dotąd. I Biblia daje takie tragiczne świadectwo tego, co się stało z tymi więzami, z panowaniem człowieka nad tą ziemią. Ale no właśnie, Ewa nie posłuchała Pana Boga, czyli tego, który jakby niejako dał jej to panowanie, posłuchała szatana. Konsekwencje były straszne. Jak wiecie, no może przeczytamy jeden fragment, to jest Ewangelia Jana 12:31, jeżeli ktoś mógłby. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Tak, władcą tego świata według słów Chrystusa niestety nie jest Adam. Adam już nie żyje, leży w grobie. A jest nim niestety człowiek. Jest ten, którego Adam i Ewa posłuchali. To jest tragiczne. Ale w związku z pytaniem, które chciałbym wam zadać, zajrzyjmy do innego tekstu, który jest dla mnie wielkim znakiem nadziei, że to panowanie w tym dobrym znaczeniu będzie człowiekowi oddane. Popatrzmy na pierwszy list do Koryntian. Mamy tutaj piękne świadectwo, 15 rozdział i tam dwa króciutkie wiersze. 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Czytamy w 22 wierszu. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. A potem w 45 wierszu czytamy. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Kto zatem będzie władcą tego świata? Dlaczego to jest dobra obietnica? Kto będzie władcą tego świata, który przejmie tą władzę po tym, który rządzi w tej chwili? Władcy tego świata po szatanie. Tu konsekwencja jest całkiem logiczna. Tak jak na początku było zaprojektowane i przez krótki czas było, tak później na końcu znowu będzie. Czyli Pan Jezus. Kiedy ten pierwszy Adam miał dobrze rządzić, niestety rządzić dobrze, przez to, jakie podjął decyzje wobec Pana Boga, niestety nie potrafił. Pan Jezus będzie władcą ziemi i całego stworzenia, ale człowiek też będzie miał swoje miejsce. Tak.
Ja myślę, że tutaj jest istotne, że człowiek będzie przywrócony do swojej roli gospodarza tutaj ziemi, prawda? Tak, to prawda. Tam są takie kwestie na początku, jak Bóg stwarzał człowieka, to też powiedział, tam pierwszy, 28 wiersz mówi o napodobieństwo i tak dalej, na obraz, czyli to słowo hebrajskie becelem, ale potem, gdy mówił o tym, ujarzmiajcie je, tak. Znowu jest takie hebrajskie słowo weki przechu, czyli ujarzmiajcie, jakby można powiedzieć na nasz język polski, to by okazywało się, że musimy ingerować, ujarzmiać, tak jak, nie wiem, konia chwytamy za ustę, siłą coś robimy i tak dalej. Natomiast to słowo hebrajskie oznacza ingerowanie w czyjąś osobowość, ale na podstawie takiego rozwoju, nauki. Tak. Czyli pojawia się w tym momencie pytanie, jak mam dotrzeć do kogoś? W jaki sposób? I tak Bóg mówi, ujarzmiajcie kogoś, czyli jakby pyta, jak mam dotrzeć do kogoś, żeby go zdobyć, żeby on mógł pojąć to, pozyskać, zrozumieć. W pozytywnym znaczeniu, czyli wzbogacajcie go, prawda? Panujcie nad jego rozwojem, nad jego poprawą i tak dalej, myślę. I to jest charakter Boga tutaj. Pokazany jest, ale też jest charakter tych, którzy są z Nim razem. To nie jest tylko Bóg, że o tak, będzie panował i tak dalej, ale On za sobą prowadzi tych, którzy Jemu zaufali, przyjęli Go, stali się podobni do Niego i wraz z Nim panują na tej nowej ziemi, prawda? Wraz z Nim są. To jest przywrócenie tego panowania. Jakże to jest odmienny obraz, prawda? Właśnie od tego, w którym my dzisiaj żyjemy. No to znowu. Kiedy to słowo władza kojarzy nam się często z takimi negatywnymi postawami. Tymczasem Chrystus mówił o tej dobrej władzy, która tak naprawdę prowadzi do tego, żeby wywyższać, wzmacniać tych, którzy są poddanymi. Jest to troska, obietnica, dbanie. Popatrzmy dalej jeszcze, bo mamy jeszcze kolejny etap odrodzenia. Jeszcze jest przecież mowa o tym, że wtedy, kiedy wszystko będzie odtworzone, to nie będzie to tylko człowiek. Nie będzie to jego relacja wobec stworzenia, ale coś jeszcze. No, popatrzmy na Księgę Izajasza i 65 rozdział, 25 wiersz. Lew z barankiem i wilk z jagnięciem i tak dalej. Tak. No, te wszystkie relacje po prostu będą przywrócone tak, jak one były. No, to było wszystko stworzone doskonałe i zwierzęta nie były krwiożercze, ani nie niosły śmierci z sobą, ani drapieżności. To wszystko było łagodne i wspaniale się uzupełniało i egzystowało, współistniało. Tu jest problem dla tych, którzy wierzą w ewolucję, że no, te zwierzęta mają takie szczęki, takie zęby, prawda? Tak. Naukowo udowadniają, jak one w tym łańcuchu ewolucji i w łańcuchu pokarmowym nawzajem musiały się, prawda, pożerać. I teraz wyobrazić sobie, że one jedzą siano, trawę, czy rośliny, czy inne. No to tak, ale tu tych problemów to jest więcej, jeżeli chodzi o naukowców. Oczywiście. Aczkolwiek dzisiaj mamy sporo dowodów, a ja znam takie osoby, rodziny adwentystyczne, które są wegetarianami już z pokoleń, którzy mają również zwierzęta, hodują w tym również psy, które nigdy nie jadły żadnego mięsa. Jak okazuje się, że są świetne, dobrze się czują, nie chorują na raka ani tam na żadne inne rzeczy. A więc widać, że jest to możliwe. Więc to będzie piękny świat, bo jeżeli nie będziemy musieli się zabijać, no to jest to coś niezwykłego. To jest dla naszego dzisiaj oglądu rzeczywistości to aż trudne do pojęcia, prawda? Że te wszystkie zwierzęta, które będą nas rozumieć, będą się łasić niemalże jak koty przy nas, gdzie będziemy razem chodzić i zwiedzać. I one wszystkie będą miłe i sympatyczne. My do nich, one do nas. Nie będą się bać. Dzisiaj się wszystkie zwierzęta boją. My musimy ich ułaskawiać, prawda? Zwiedzać będziemy mogli wszędzie iść i bez obawy, prawda? Tak, bez obawy. Dzisiaj nie już pomału, do parku na spacer nie możemy iść, bo mogą nas dziki zaatakować, prawda? Jakieś niebezpieczeństwa. A wtedy... Tylko nie wiem, czy koń się nie zbuntuje i nie zechce przewieźć mnie na swoim grzbiecie. Proszę bardzo. Tylko wiecie co, ta część lekcji akurat mówi o relacjach między człowiekiem a zwierzęciem. Tak. Ale natomiast tu można byłoby też wpleść relacje między człowiekiem a człowiekiem. Tak. Też, prawda? Że jakie są dzisiaj,
że będą odnowione. Prawda? A będą odnowione, prawda? Bo Bóg to zapewnił. Ale z drugiej strony, to co mówiłeś, Waldemar, ja nie dziwię się, może ktoś mi zarzuci, że źle się nie dziwisz, ale nie dziwię się tym, którzy uknuli naukę taką ewolucjonistyczną. Dlaczego? Bo przyglądając się w ogóle życiu na tej ziemi i ludziom w ogóle, to życie jest pazerne. Ludzie potrafią kąsać, zagryzać się, zabijać się i wiele innych metod już dzisiaj wyspecjalizowali, żeby to czynić. Łącznie z zwierzącymi. Łącznie tak, z różnymi ludźmi, tak jest. Natomiast gdyby przypatrzeć się ludowi Bożemu, czyli tym, którzy oczywiście idą drogą Chrystusa, czekają na Jego przyjście, przygotowują się, tak, w pokorze znoszą cierpienia, przyjmują pewne jakieś tam troski, problemy, no to trzeba byłoby wtedy inną teorię uknąć. A mniemam, że na pewno tą biblijną trzeba byłoby przyjąć i wdrożyć w życie. Mamy to piękne świadectwo o tym, że Pan Bóg odtworzy wszystko, także nasze więzi i zwierzęta, i ten świat odzyska taki obraz, jaki był na początku. Pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Rodzaju, daje nam też bardzo dokładny wgląd w to, że, no, że niestety przez decyzje ludzkie cierpiała cała ziemia. W Księdze Izajasza też jest wielokrotnie napisane, że ziemia cierpi z powodu tego, jak człowiek postępuje. Tak jak wtedy cierpiała z powodu Adama, tak i dzisiaj niestety cierpi z powodu tego, że jest przestępstwo, że jest grzech. I nie spada to tylko i wyłącznie na człowieka, ale też spada na cały świat. Kończąc, ta ostatnia piękna nadzieja, bo wiecie, to, co chyba w tej lekcji jest najpiękniejsze, w tym naszym studium z tego tygodnia, to jest to, że Pan Bóg na końcu odtworzy te stracone relacje, jakie były między nami a Nim, a dokładnie między Adamem a Nim, bo myśmy nigdy ich nie doświadczyli. Ale jest obietnica, że doświadczymy. Otwórzmy na koniec przepiękny tekst, 22 rozdział Objawienia. I tam wiersze od 3 do 5 jeszcze raz. Popatrzmy sobie na to, co tutaj jest napisane. Nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieku. Chrystus, dając to objawienie Janowi, w tym miejscu posługuje się językiem zmysłu. Mówi, będą widzieć, tak? Będą mieli bezpośredni fizyczny kontakt, prawda? Będą mogli korzystać z tego, że jest blisko Bóg, który jest światłością. I w związku z tym przy tej światłości, jaką jest Bóg, każda światłość, nawet największa, nawet słońce, będzie niczym, tak? I że to wszystko będzie się działo tam, gdzie jest człowiek. Zobaczcie, jaka wspaniała obietnica. Bardzo proszę. Jest jeszcze coś, co bardzo mi się podoba i jak gdyby poprawia samopoczucie, ponieważ wiele rzeczy nie możemy sobie wyobrazić. Są wątpliwości. Są ludzie, którzy także zasiewają wątpliwości. Ciągle w coś wątpią, podejrzewają, mówią, to pewnie niemożliwe, czy coś takiego. I w Ewangelii Jana jest tekst bardzo piękny, który mówi tak, niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. To takie indywidualne podejście, jakby do każdego. Każdemu przygotuje odpowiednio to, co potrzeba. Więc tutaj nikogo nie zaniedba. Indywidualnie do każdego jak gdyby podchodzi. Przygotuje na każdego, bo jest wiele możliwości i mieszkań w Królestwie Bożym, a więc to wszystko zostanie przygotowane. To odnosi się jakby indywidualnie do mnie, uspokaja mnie i to nieważne, że ktoś zasiewa wątpliwości, powiedziane jest, wierzcie we mnie. Więc jeżeli mam być osobą wierzącą, to wierzę. Tak, ten, który powiedział, że zna nawet ilość włosów na naszej głowie, tak? Który patrzy na nas, zna nas jak nasz ojciec. Nawet jeśli dzisiaj nie mamy z nim kontaktu bezpośredniego i on wymaga wiary, modlitwy, musimy wierzyć w to, że Bóg jest, że nas słyszy. Mamy takie dowody wewnętrzne, że Pan Bóg jest i nas słyszy, prawda? No ale nie możemy go dotknąć, nie możemy z nim porozmawiać. Nie mamy takiej możliwości. Pan Bóg mówi, to wszystko będzie przywrócone. Zobaczcie, jaka obietnica.
Doświadczymy tego, czego doświadczył Adam. Czy może być coś piękniejszego? Tutaj, żeby dążyć do tej chwalebnej przyszłości, o której mówimy, no to dzisiaj należałoby dążyć do tej przyszłości łaski, chwalebnej łaski, która jest dzisiaj. Mamy Królestwo Łaski, gdzie Bóg przychodzi do każdego człowieka, stara się z nim właśnie dzisiaj mieć kontakt, teraz mieć kontakt, żeby potem ta więź na trwałe już na wieczność została przywrócona. To teraz trzeba mieć ten kontakt. Na przykładzie Izraelitu widać to pod górą Synaj. Bóg chciał mieć kontakt ze wszystkimi, odrzucili. Potem w piątej księdze Mojżesza też napisał to ponownie Mojżesz. I Piotr dopiero napisał w pierwszym liście o tym królestwie kapłańskim. Tak. Ludem nabytym i tak dalej, który ma rozgłaszać cnoty i te wszystkie wartości Boże. I ta rzecz cały czas funkcjonuje, gdzie Bóg zaprasza ludzi do kontaktu, do wspólnoty i tak dalej, żeby później ten wieczny kontakt urzeczywistnić z nimi. Tak, dziękuję bardzo. I kończąc nasze dzisiejsze studium, chciałbym przeczytać tekst, który wydaje się najlepiej chyba podsumowuje to wszystko, o czym mówiliśmy, a szczególnie to, co mówiliśmy na końcu. Tekst, który czytaliśmy też na początku z drugiego listu Piotra, z trzeciego rozdziału 13 wiersza. I tam jest napisane, że chrześcijanie, tak, że my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. A to, że oczekujemy, oznacza, że dzisiaj już patrzymy niekoniecznie na to, co jest tutaj. Oczywiście życie ma swoje obowiązki, ma swoje konieczności, smutki, radości, ale tym, o czym myśli przede wszystkim chrześcijanin, to jest to, co będzie jutro. A więc dzisiaj wiąże ze swoją relacją z Chrystusem. Wzmacnia ją, uczy się żyć tak, jak żył kiedyś Chrystus i żyje tym nowym Bożym Królestwem, które będzie na nowo odtworzone, ale już dzisiaj ma je w swoim własnym sercu. Siódmy dzień tygodnia został nam dany właśnie między innymi po to, jak mówi Księga Powtórzonego Prawa, żebyśmy dostąpili troszeczkę tej radości nowego nieba i nowej ziemi. I chociaż dzisiaj nie możemy tego wszystkiego doświadczyć w taki fizyczny sposób, jak to będzie w przyszłości, to dzisiaj możemy doświadczyć tego pokoju, może czasami w troskach, ale doświadczyć pokoju, tej radości i odpoczynku w Bogu, czyli zapowiedzi tego, co będzie w przyszłości. I Pan Bóg mówi, na to zwracajcie uwagę, szukajcie mnie i módlcie się do mnie, bo ja jestem kluczem do waszej przyszłości. Dziękuję bardzo za nasze dzisiejsze wspólne studium. Proszę o modlitwę. Dobry nasz Boże, dziękujemy Tobie za te wspaniałe obietnice, jakie nam zostawiłeś, za tą nadzieję, za tą pewność, jaka ma naszym udziałem być. Prosimy Ciebie, Panie, abyś już zrealizował te obietnice, abyśmy mogli być świadkami tych wydarzeń, na które z taką tęsknotą oczekujemy. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. 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 Dziękuję też naszym widzom za udział i serdecznie zapraszam na następny tydzień, gdzie też odbędzie się takie samo studium. Będzie już to nowy temat na nadchodzący nowy kwartał. A dzisiaj już dziękuję serdecznie i pozdrawiam.